Czy mogę zrobić sobie foto? Czy mógłbym sobie porobić te zdjęcia? Cześć Marek. Jak często można zobaczyć samochód z taką maską? Siemano, jestem Jasiu i dzisiaj jedziemy zrobić sesję dwóm legendarnym samochodom Jaguar E-Type. I od razu ciekawostka. Jaguar E-Type jest to samochód, który został uznany przez Enzo Ferrari jako najładniejszy model na świecie. Mało tego, oprócz tego, że jadę zrobić tam sesję, to również mam 100 km trasy, na których na pewno będą jakieś salony i do każdego wejdę i się zapytam, czy mogę porobić zdjęcia. Także ruszałem w trasę i zapraszam do oglądania. Tam jest super, a jadę się zapytać, czy mogę porobić foto. Hej. Sorry, bo jestem fotografem. Czy mogę zrobić sobie foto? No możesz, tylko cała brudna jest. No dobra, ale tylko jedna. Okej, dzięki wielkie. Tak na szybko zrobiłem te foty. Ale coś z tego wyszło, myślę. Jeszcze złapiemy ją tutaj, może będzie jechała w tą stronę. Tak na szybko, bo nie chciałem go zatrzymywać. I tak naprawdę proste kadry zrobiłem. Tak, jedzie w tą stronę, może złapiemy coś. Chciałem zrobić zdjęcie suprze i się właśnie udało tak na spontanie to, więc mega fajnie. Dobra, i mam pierwszy salon, który zobaczyłem z drogi. Jest to salon Hyundai'a. Wchodzimy, zapytamy się, czy mi pozwolą porobić zdjęcia. I robimy tylko zdjęcia najciekawszym samochodem, bo nie ma zbytnio czasu. Okej, więc nie dostałem zgody tutaj w tym salonie. Idziemy sprawdzić tamte salony jeszcze. Nie wiem do końca, jakie tam są salony. Będę bliżej nich, to wam powiem. Okej, już tutaj jestem i na pewno tutaj widzę salon MG, więc tutaj na pewno wejdziemy. Widzę jakiś tutaj klasyk. Mamy na pewno jeszcze Opla, Peugeota tutaj, ale to w jednym salonie będzie chyba. I Citroena widzę, no. Jest połączony salon. Wchodzimy. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, ponieważ jestem fotografem, czy mógłbym sobie porobić te zdjęcia samochodów w salonie? Też tworzę z tego filmy, jak robię te zdjęcia. Ale czy pan jest z Demo Motors, czy... Nie, jestem osobną osobą oddzielną. No, pan co nowe pan może zrobić oprócz tego midżeta, nie? Jakby. Klasyka tego? No, bez, no bo to jest bez... prywatny samochód, także... To jest klientki naszej... No, to auto może pan zrobić. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. Tutaj krótka piłka, szybko te zdjęcia zrobiłem. Nie ma co się tutaj bardziej rozczulać nad tymi zdjęciami, bo mam po prostu mało czasu. Chociaż i tak te kadry się starałem przy nich, to nie jest tak, że się nie starałem. Po prostu zazwyczaj bym posiedział dłużej w tym salonie i pokombinował jeszcze nad innymi kadrami, ale myślę, że to co mogłem złapać, już złapałem. Mamy tutaj kolejny salon Citroena, Opla i Peugeota. Też tutaj wejdziemy, się spytamy, czy będzie zgoda. Wchodzimy. Dzień dobry. Mam pytanie, ponieważ jestem fotografem, czy mógłbym sobie porobić tutaj zdjęcia samochodów? Dobrze, dziękuję bardzo. A sami samochody też? Tak, pewnie. Dziękuję. Okej, kolejny raz dostałem zgodę na porobienie zdjęć, więc szybko też zrobię tutaj zdjęcia.
Dziękuję, do widzenia. Okej, okay, kolejny salon za nami. Mamy już dwa salony za sobą. W tym akurat były też marki samochodów, więc też fajnie, jakaś różnorodność jest zachowana. Zobaczę, jak z czasem będę wyglądał, ale pewnie jeszcze jakiś salon będzie po drodze, to wjadę tam. Okej, okay, kolejnym salonem, który tutaj jest na mojej drodze, to jest Volkswagen. Zobaczymy, jakie są tutaj samochody. Póki co widzę jakieś dostawcze tylko. A, jest tej strony zamknięty chyba. Nie wiem, jak się tutaj wchodzi. Okej, sprawdziłem w ogóle, co to jest i okazuje się, że to jest fabryka samochodów. To nie jest za bardzo salon. Jest tutaj może jakiś malutki element tego salonu, ale nawet nie jest otwarty. Także jedziemy dalej. Okej, Volkswagen był zamknięty, więc zajechałem do innego salonu, a mianowicie kilku salonów. Są wszystkie obok siebie. Mamy tutaj Jeepa, Alfa Romeo i Fiata na pewno. Nie wiem, czy zdążę wejść do wszystkich, ponieważ mam mało czasu trochę. Ale do tych najciekawszych na pewno wejdziemy. Okej, widzę, że to jest Jeep połączony z Alfa Romeo, więc wejdziemy na pewno tutaj. Nie wiem, czy uda nam się wejść gdzieś indziej. Dzień dobry. Przepraszam bardzo. Tak? Jestem fotografem. Mhm. Czy mógłbym sobie porobić tutaj zdjęcia samochodu? Proszę bardzo, oczywiście. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, bo ja się tam już zapytałem u pana Jeepa, czy mogę porobić zdjęcia. To jest tak jakby osobny oddział, tutaj też mogę porobić zdjęcia. Okej, okay, dziękuję. Jak nic nie uszkodzisz, to możesz zrobić zdjęcia do boku. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Okej, nie wyrobimy się z tymi salonami, które tutaj są, więc lecimy na sesję. Chociaż jest o tyle fajnie, że byliśmy w trzech salonach, więc mam jeszcze dodatkowy jakiś content tutaj macie. Okej, już jestem na miejscu, tylko jeszcze muszę znaleźć adres. Serio, jaram się, jestem ciekawy tych fur, będą dwa jaguarki i na pewno jeszcze więcej. Także szukamy tego adresu i zbijamy. Cześć, Marek. Cześć, ja się jestem. Hej. Okej, słuchaj, kilka słów powiedz o tych samochodach oczywiście i czym się zajmujecie? Jalek, przede wszystkim fajnie, że wpadłeś i bardzo jest mi miło, że coraz więcej twórców chce pokazywać takie miejsca, takie firmy jak moja. Ja wcześniej z tobą rozmawiałem i nawet nie powiedziałem, że my nazywamy się Novanta Classics, także jeżeli jeszcze nas nie śledzisz, to koniecznie to zrób. A tak się złożyło, że jest sobota i nagrywamy film o Jaguarze i Type'ie z roku 65. I zachęcam tutaj, jeżeli pozwolisz, żeby zaprosić twoich widzów też na nasz kanał. To jest kanał ofertowy, natomiast tam pokazujemy auta, którymi się zajmujemy i film o serii drugiej, 4.2 rzędowa szóstka. Za chwilkę będzie film o egzemplarzu, który kręcimy dzisiaj i ogólnie o samochodach, które dostarczamy, są na kanale, także wpadajcie, a sama wizja tego, co ty robisz, jest mega fajna, także no ja to robię od lat i ja powiem ci tak, na takie właśnie dni, gdzie wpada gość i ma energię i cieszy się z tego, co widzi, czekałem lata, także super. Super, ja też się bardzo cieszę. Dobra, myślę, że się dowiedzieliście naprawdę ciekawych rzeczy. I co, my zaczynamy naszą pracę, czyli robimy foty już. I od razu tutaj w kreatywny sposób wykorzystamy tą maskę tego pierwszego Jaguara, aby przysłonić trochę kadr i skupić uwagę na tym, który jest w oddali. Ta maska się podnosi w taki nietypowy sposób, jest ciekawy. I zrobię takie zdjęcie od boku, żeby jak najbardziej to pokazać. Ode mnie jeszcze dodam coś ciekawe w tym samochodzie. To tutaj są w ogóle trzy wycieraczki. To jest tak nietypowe. Mhm. Jak wiecie, jestem zwolennikiem, żeby starać się robić kadry, które nie są takie zwyczajne na wprost, tylko tutaj trochę złapać, trochę czegoś, co jest po boku i dać trochę większego kontekstu temu wszystkiemu. I tak jak mówiłem, te trzy wycieraczki to nietypowe, więc robimy fotę ich. Taki detal sobie zrobimy. Okej, okay, tam chłopaki sobie nagrywają jeszcze wstawki do filmu, więc ja tutaj robię zdjęcia trochę oddalone. Jak często można zobaczyć samochód z taką maską?
ciężko nawet sobie pomyśleć, że to jest samochód, jak się widzieli, taki tylko element tego. No i tutaj też mamy tego MG-ka fajnego, czerwonego i zaraz wymyślimy też z nim jakiś kadr. Może wykorzystamy to drzewo, aby trochę złapać szerzej. To tak, dokładnie. To będzie to, co chcę. Tak, super. Ale zobacz, nie wiem, czy tam na ile w motoryzacji siedzisz, ale ja zawsze to powtarzam, taki odruch. Zobacz, jak to jest zrobione. Wszystko tak. Niesamowite. Tak, ile ten samochód ma lat? Ile on ma lat? Niespełna 60. Jest tak, że możesz wsiąść i jechać. Mhm. Tak? Tylko, że ja też zawsze przyjmuję taką praktykę, że czas działa na twoją korzyść, więc jakby zazwyczaj przed wyjechaniem to potrafimy 20 minut, 30 minut jeszcze, wiesz, pokręcić się, podotykać, posprawdzać i wtedy wyjeżdżamy. Tutaj również fajnie przysłonimy sobie kadr tym murkiem. Taki detal. I w ogóle zobaczcie, że tutaj jest drewniana kierownica. Jest to też takie niespotykane bardzo. Tutaj też taki klasyczny kadr złapiemy, ale fajne jest tutaj też to, że on wychodzi spod takiego tarasu. Staram się nie robić takich kadrów na wprost, ale i tak zawsze warto do całej puli zdjęć dodać taki zwykłe zdjęcie środka. Perfekcyjnie. Super kadr. Znów wykorzystam tutaj liścia. Okej, tutaj mamy idealny kadr, w który nam się wpasowuje to światło samochodu. Tutaj też mam choinkę, więc może wykorzystam tą choinkę, aby urozmaicić ten kadr. Coś takiego. Dobra, już skończyłem zdjęcia Jaguaru, ale zobaczcie, co tutaj jest. Fajnie, że wpadłeś. Naprawdę Dzięki. Podoba mi się to co robisz, także pewnie będzie okazja spotkać się jeszcze raz. Ja żegnam się drugi raz, tak żeby wam jeszcze trochę powiedzieć innych rzeczy, a mianowicie, że wpadajcie na mojego Instagrama i TikToka. No i oglądajcie moje filmy. Mam nadzieję, że ci podobało. Dawajcie swój odzew w komentarzach.